ciągu roku indeks giełdowy WIG20 spadł o 32%. W ciągu ostatniego tygodnia zaliczył dość duże, bo 6-procentowe wzrosty. Czy to już jest taki dołek, gdzie należy inwestować, czy też obawy powinny być nadal bardzo duże? O to chciałem zapytać pana Łukasza Wardyna, dyrektora CMC Markets na Europę Wschodnią. Jak pan ocenia sytuację na warszawskiej giełdzie, a zwłaszcza jeżeli chodzi o WIG20? No można sobie zadać pytanie, czy jest bardzo tanio. No bo jeżeli spojrzymy sobie na wyceny na przykład wskaźnika cena zysk i na te spółki właśnie, które historycznie z WIG20 wypłacały dywidendy, no to ktoś mógłby powiedzieć, że jest tanio i relatywnie faktycznie no te wyceny są w tym momencie niskie, ale uwaga, my już jesteśmy po znacznym odbiciu, kilkaset punktów odbicia, więc to ryzyko jest cały czas bardzo, bardzo wysokie. No, warto powiedzieć, że jeżeli byłby kolejny na przykład atak pandemii, no to inwestorzy mogliby się przestraszyć i spokojnie ten dołek, który mieliśmy, mógłby znowu się pokazać, znowu mógłby być testowany, więc to, że jest tanio, wcale nie oznacza, że nie może być jeszcze tanio. Oczywiście skład indeksu WIG20 jest na tyle specyficzny, że tu też pojawiają się dodatkowe pytania. No mamy na przykład tam koncerny energetyczne. Spadek zapotrzebowania na energię z jednej strony przy recesji powinien wystąpić, a z drugiej strony nie wiadomo, jaka będzie polityka państwa wobec spółek energetycznych, które no w ubiegłym roku bardzo ucierpiały z powodu ograniczania wzrostu cen rynkowych. Ja myślę, że trzeba rozdzielić dwie kwestie. Pierwsza, krótki termin. W krótkim terminie dla praktycznie każdej branży, nie dla wszystkich, a dla większości przedstawicieli różnych branż, to jest bardzo słaby moment, trudny czas prowadzenia działalności. Przychody bardzo mocno spadną, pojawią się być może nawet krótkoterminowe straty. To jest krótki termin, a w długim terminie to już trzeba sprawdzić, o jakich spółkach mówimy. No bo spółki na przykład z WIG20 w większości mają stabilną sytuację finansową. One mają tę poduszkę bezpieczeństwa, żeby sobie poradzić w tych czasach i być może wyjść zwycięsko w długim terminie i wyjść mocniejszym, bo wielu konkurentów nie wytrzyma tej sytuacji, albo zbankrutuje, albo będzie miało w długim terminie tarapaty. I to niekoniecznie muszą być bezpośredni konkurenci z danej branży, w której te spółki są zaangażowane, no bo wiele spółek z WIG20 jest w stanie też poszerzać swoją działalność, wykorzystywać okazje, więc widać to zresztą po wycenach w tym momencie. Widać, że inwestorzy wolą przynajmniej na razie inwestować w te spółki większe niż mniejsze, bo właśnie nie boją się o ich przyszłość. Jedynie czego w tym momencie się inwestorzy boją, to tego, co się stanie w krótkim terminie. I tutaj jest bardzo duża niepewność. I dlatego widzimy dość duże ruchy. Czy warszawską giełdę należy traktować jako giełdę szczególnie wysokiego ryzyka? Z kilku powodów, no bo o ile indeksy giełdowe najbardziej znanych giełd spadły o kilkadziesiąt procent, to jednak to był spadek z poziomu historycznych rekordów. WIG20 warszawskiej giełdy był na niskim poziomie, nie odrobił strat, a zaliczył i tak duże tąpnięcie. Stąd właśnie to moje pytanie, czy to jest giełda podwyższonego ryzyka dla tych, którzy kochają właśnie zarabianie na bardzo dużej niepewności? Jeszcze miesiąc temu i miesiące temu, gdy WIG20 tak naprawdę cały czas szedł w bok, gdy te wahania były minimalne, gdzie pomimo dużych wzrostów w Stanach Zjednoczonych nic się nie działo na naszej giełdzie, to byliśmy uśpieni. I gdy pojawiły się pierwsze symptomy spadków w Stanach Zjednoczonych, to WIG20 bardzo mocno zanurkował. Te pierwsze sesje spadkowe na naszej giełdzie były o wiele bardziej dotkliwe dla portfeli inwestorów niż na rynkach zagranicznych.
I wtedy no, realizował się najgorszy scenariusz. To znaczy my cały czas spadaliśmy i nie było w ogóle żadnego kapitału, który byłby chętny na odbicie. Gdyby tak się skończyło, to bym powiedział, że no, jest bardzo źle i no, ryzyko dalszych spadków jest olbrzymie i nie stać nas nawet, jak to się kolokwialnie, slangowo mówi, na odbicie zdechłego kota na giełdzie, czyli na żadne odbicie. Ale od kilku tygodni widać, że jest lepiej i pojawiły się bardzo duże ruchy na naszej giełdzie, na WIGU20, bardzo spekulacyjne ruchy, ruchy spekulacyjnego kapitału, dużego kapitału. I ja uważam, że to akurat jest optymistyczne, bo to pokazuje, że ktoś, jacyś duży zagraniczni gracze, bo to nie jest kapitał lokalny, jakiś nowy kapitał zagraniczny, zainteresował się naszą giełdą. Nie przejmowałbym się tym, że to być może jest krótkoterminowy, spekulacyjny kapitał. Ważne jest to, że jesteśmy gdzieś tam wykryci przez globalnych graczy, gdzieś na ich radarze się znowu pojawiliśmy. Na tym bym się skupił. Powiedziałbym, że to jest raczej optymistyczne, bo wreszcie coś się zaczęło na naszej giełdzie dziać i też bywają sytuacje, że mamy sesje, gdzie u nas ruch na przykład wzrostowy jest mocniejszy niż na giełdach zagranicznych. No, coś się dobrego zaczyna dziać na naszej giełdzie, ale dla inwestorów długoterminowych to jest zupełnie inna bajka. Wróciliśmy do tego dołka na WIG20 z 2016 roku, ten dołek jest oporem i no trzeba na to uważać, bo ryzyko dla inwestorów długoterminowych kupna akcji, które uważa się za stabilne po tych cenach, które są w tym momencie, jest bardzo wysokie, bo spokojnie możemy być jeszcze niżej, więc no, to jest znowu czas, jak też na innych aktywach, dla spekulantów, dla zdyscyplinowanych inwestorów. A jeżeli ktoś uważa, że jest tanio i chce teraz akcje kupować, no to powinien zwrócić uwagę na poziom lewarowania się. Być może w ogóle nie lewarować się. Trzeba być, inwestor długoterminowy musi być dalej ostrożny i bardzo wybiórczo traktować poszczególne swoje inwestycje. O wyjątkowej sytuacji dla inwestorów na warszawskiej giełdzie mówił pan Łukasz Wardyn, dyrektor CMC Markets na Europę Wschodnią. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.